Cześć kochane dziewczyny i chłopaki, kochani, dzisiaj filmik o produktach czyszczących, nie o makijażu. Kochani, ponieważ cały czas dodajecie mi komentarze, za co jestem bardzo wdzięczna, na moich starych filmikach, między innymi o filmikach o mojej biżuterii. I teraz tak, kochani, ja te produkty już mam 2 lata, cały czas ich używam. Te produkty wyglądają tak. Jeden jest do srebrnej biżuterii, drugi jest do złotej biżuterii. Ja kupiłam w sieci sklepów H. Samuel, to są tak jakby sklepy jubilerskie. I to są takie specjalne płyny do czyszczenia właśnie biżuterii. I kochani, wasza stara biżuteria będzie wyglądała jak nowa. Po prostu jest to coś niesamowitego. Ja wam pokażę różnicę. Przed chwilą wyczyściłam sobie biżuterię. Wiecie, srebrna biżuteria bardzo szybko czernieje. Musimy ją przechowywać w jakimś suchym miejscu. Więc tak, to jest naszyjnik, który przed chwileczką wyczyściłam, srebrny. A to jest kolczyk, kochani. Patrzcie, jakieś czarniały. No i powiem wam szczerze, że jest to bardzo proste czyszczenie. Co robicie? Oczywiście pamiętajmy, żeby do srebrnej, żeby nie używać płynu do srebrnej biżuterii i nie wrzucić tam czasem, wiecie, złotej biżuterii, bo to jest zabronione, kochani. Cała biżuteria wasza złota stanie się biała. Tutaj w środku jest taki koszyczek z taką malutką szczoteczką. Wsadzacie sobie całą waszą biżuterię tam. Cały opis jest opisany na opakowaniu. Na 1-2 minutki to się tam zamacza. Poczekacie chwileczkę, aż ta wasza piękna biżuteria będzie wyglądała cudownie. I później wyciągacie to z tego. Ja to delikatnie zawsze opłukuję lewną wodą, osuszę i później poleruję. Do polerowania mam taką chusteczkę, która już jest także bardzo stara, ale dalej jej używam. I to jest ściereczka do oczyszczenia biżuterii. Jeszcze tutaj z ceną kosztowała 9 zł. Dostałam ją od mojej mamy. Tutaj macie nawet firmę Arex Pol. Ona już jest zczerniała, ponieważ właśnie ja tutaj wyczyściłam, jak widzicie, kochani, całą tą moją biżuterię. Ona jest taka lepka, tu jest jakiś płyn na niej specjalny, który czyści tą naszą piękną biżuterię. No i kochani, no i później po prostu przejeżdżacie sobie tą ściereczką i cała wasza biżuteria będzie wam się cudownie świecić. Moja mama kiedyś polerowała swoją biżuterię tylko i wyłącznie tą ściereczką i powiem wam szczerze, że to działa, tak, ale jest bardzo ciężko dojść do, na przykład wyczyścić naszyjnik, czy tam wyczyścić jakiś skomplikowany wzór, nie można dojść do tych wszystkich szpar, a ten płyn, no, po prostu wyczyści wam to na cycuś, glancuś, także będzie wyglądało bosko. Co się mojej mamie kiedyś przydarzyło, wyczyściła sobie, po prostu się pomyliła i wrzuciła złote pierścionki do płynu do czyszczenia srebrnej biżuterii i cała biżuteria stała się biała. Jakby białe złoto miała. I musiała po prostu iść do jubilera, który od razu wiedział, co z tym zrobić. No i spowodował jakimś specjalnym płynem, że ta biżuteria po prostu powróciła do swojego złotego koloru. No ale mama oczywiście cała wystraszona, co się stało, prawda? Także kochani, wam bardzo te produkty polecam. I to naprawdę starczy wam na bardzo długi czas. Są one dostępne w każdych dobrych sklepach jubilerskich. Nie powinniście mieć z tym w ogóle żadnego problemu, żeby takie coś znaleźć. No i naprawdę wasza stara biżuteria będzie po prostu wyglądała znowu cudownie i lśniąco. Szczególnie pierścionki, które często nosimy, naszyjniki i tak dalej, i tak dalej. Także serdecznie zapraszam do kupna tych dwóch produktów, są rewelacyjne. I nie kosztowały dużo, one kosztowały chyba 5 albo 6 funtów za jedno takie opakowanie, no ale już mam dwa lata, także naprawdę tutaj był to produkt zdecydowanie, zakup zdecydowanie opłacalny. Jeżeli chodzi o białe złoto, ja mam na przykład mój pierścionek zaręczynowy z białego złota i tutaj nie ma płynów do białego złota, trzeba, ja mam akurat taką kartę dożywotnią, że przez całe życie wyczyszczą mi mój pierścionek za darmo. Ale niestety do białego złota takiego płynu jeszcze nie ma. Co musicie uważać? Na co musicie uważać, kochani? Tutaj na opakowaniu jest napisane, że nie można wsadzać na przykład pierścionków z jakąś masą perłową, czy tam z poszczególnymi kamieniami, ponieważ one mogą się zniszczyć, ale to jest na każdym opakowaniu opisane, także możecie dokładnie się dowiedzieć, co można do tego płynu wrzucić, a co nie. Tak, kochani, to chyba na tyle. Także zdecydowanie zapraszam do kupna tych produktów i na pewno są one do dostania w Polsce do dobrych jubilerów.
Jest to po prostu produkt rewelacyjny, jak i ta ściereczka do polerowania jest także fantastyczna, no po prostu wszystko się pięknie świeci. Dobrze kochani, następny filmik, kochani, będzie zdecydowanie makijaż. Filmik o jak schudłam, bo bardzo dużo dziewczyn o to prosi. I później filmik oczywiście o apaszkach. I tutaj mam dla Was do pokazania piękne wzory apaszek. I no, sami zobaczycie, zresztą nie będę Wam tutaj opowiadać. Nie wiem dokładnie, kiedy te filmiki będą wyprodukowane, ale mam nadzieję, że wkrótce będę miała troszkę więcej czasu. Kochane dziewczyny, serdecznie zapraszam na oglądanie. Serdecznie dziękuję za wszystkie komentarze i kciuki w górę. Buziaczki, pa, pa.